Siemaneczko, z tej strony Owi i dzisiaj przychodzę do Was z poradnikiem dotyczącym mechaniki ligowej. Myślę, że wyszło już całkiem sporo patchy poprawiających ją i nie zmieni się w niej już fundamentalnie aż tak dużo. Także myślę, że jest to dobry czas, żeby pomóc Wam, powiedzmy, zrozumieć może to lepiej. Niektórym pomóc po prostu w wygrywaniu większej ilości meczy. No i dostarczyć Wam jak najwięcej przydatnych informacji. Zapraszam do materiału. Na początku może zacznijmy, czym jest po prostu ta mechanika ligowa. Jest to, może być niektórym w sumie znany, taki auto-battler, coś w stylu Teamfight Tactics na przykład, więc po prostu rozgrywamy mecze, my versus komputer, wystawiając nasze jednostki i my też oczywiście bierzemy w tym udział. Naprzeciwko nas będzie wybrany bohater też przeciwnika, który tak jakby jest powiedzmy naszym odwzorowaniem. I wygrywa ta osoba, która zniszczy wszystkie totemy przeciwnika. Totemy odwzorowują tak jakby jednostki, które z tych totemów się tak jakby respią. I niszczymy je, albo nasze jednostki je niszczą, poprzez po prostu jak my do nich podchodzimy, to trzymamy lewy przycisk myszy. Tak jak to ładowaliśmy na zeszłej lidze Crucible, to w podobny sposób po prostu niszczymy te totemy. Warto też tutaj wspomnieć, że jest to dosyć nietypowa ligowa mechanika, gdyż nasz build nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia. Możemy dosłownie zadawać na tych meczach zero obrażeń, moglibyśmy nigdy nie uderzyć żadnego przeciwnika, a wygrywać całe turnieje. Także jest to dosyć pod tym względem unikatowa mechanika, ale zagłębimy się w szczegóły nieco dalej. Na początek chciałbym omówić to, jakie mamy rodzaje pozycji, na które możemy wystawić nasze jednostki. I to jest atak, to są flanki. Jest to defend i eskorta. Bezpośrednio o jednostkach będziemy mówić w dalszej części filmu, nawiązując już do poznanych zaraz pozycji. Chciałbym zacząć tutaj od najważniejszej moim zdaniem pozycji, jeżeli chodzi o wygrywanie meczu, czyli są to flanki. Są to cztery pozycje. Dwie do góry, dwie na dole. Jest to pozycja, w której nasze jednostki będą starały się za wszelką cenę po prostu przejmować slash niszczyć wrogie totemy, ignorując w zdecydowanej większości po prostu jednostki wroga i ogólnie wszystko, co się dzieje na placu boju. Co za tym idzie, też czasami potrafiąc przemieszczać się powiedzmy między naszym punktem tym do ich totemu, po prostu zginą, bo one nie skupiają się na tym za bardzo, żeby walczyć z przeciwnikiem. Na tej pozycji wskazane są jednostki, które są mobilne lub tak by ze specjalnymi skillami. Dzięki niej tak by bardzo dużo zależy, jak szybko możemy tak naprawdę wygrywać mecze. Kolejną pozycją, też bardzo, bardzo ważną, jest atak. Jednostki w ataku są w stanie tak by i atakować tutaj przeciwnika, jak i również bronić. Gdzie naszych jednostek broniących tak by z ataku na pewno nie zobaczymy, to jest ostatnia linia. Czyli one nigdy nie spotkacie tego, żeby wasza jednostka z ataku zawędrowała całkiem na koniec, ale powiedzmy tych dwóch pierwszych linii będą jak najbardziej bronić, jeżeli będą w pobliżu przeciwnicy. Tak jakby tu zdecydowanie preferowane są jednostki, które są bardzo tankowe i które powiedzmy potrafią używać danych skilli, żeby przerywać w efektywny sposób przeciwnikowi jego przejmowanie. Następnie jest to pozycja obrony, której tak jakby nigdy nie zobaczymy, żeby nasze jednostki z obrony atakowały przeciwnika na jego połowie. Także one będą zajmowały się tylko i wyłącznie bronieniem naszych totemów. I jeżeli na przykład byłaby sytuacja, że postawilibyśmy wszystkie nasze jednostki jako obrońcy i sami naszą postacią nie atakowalibyśmy przeciwnika, nigdy byśmy nie byli w stanie wygrać. Tutaj zdecydowanie jednostki, które strzelają jakimiś projectilami, mają jakieś efekty odpychania, slow i tym podobne są bardzo wskazane i bardzo pomagają przy tym, żeby po prostu przerywać przeciwnikowi jego atak. Ostatnią już pozycją jest to eskorta, na której tak by jednostki za wszelką cenę będą starały się podążać i naśladować tak naprawdę naszą postać. Więc powiedzmy, jeżeli my będziemy bronić naszej bazy, to one też będą siedziały u nas. Jeżeli my będziemy atakować, to one muszą tak by podążać do pewnej odległości za nami i w pewien sposób mimikować to, co my będziemy robić. Jeżeli powiedzmy, my będziemy się
skupiać tylko na uciekaniu i gdzieś bieganiu wokół totemów, to one będą starały się robić coś, co uważają za słuszne w danym momencie, czyli czy to będzie przejmowanie totemów, czy to będzie na przykład bicie się z przeciwnikiem, to troszeczkę zależy, ale powiedzmy mielibyśmy trzech flankerów, to jak najbardziej pomaga i przyspiesza to przejmowanie totemów wroga. Tutaj z reguły dajemy nasze najsłabsze jednostki, bo te ważniejsze jednak osadzamy w innych miejscach zdecydowanie na początku. Eskorta tak naprawdę jest taką decyzją, zwłaszcza w początkowym stadium meczów, gdy jednostek nie mamy tak dużo, czy jednak na przykład chcemy się skupić na bardziej defensywnym aspekcie, czy na przykład na bardziej ofensywnym i chcemy jak najszybciej kończyć mecze. Teraz chciałbym przejść do takiej rzeczy, które warto wiedzieć po prostu o tej mechanice ligowej. Jakby po pierwsze, przeciwnik nasz zdecydowana większość czasu będzie po prostu silniejszy od nas. Jakby jednostki przeciwnika będą za zdecydowanie większą ilość tego zasobu, który zdobywamy za mecze, będzie również posiadał dosyć często więcej jednostek od nas. Także musimy tu tak naprawdę te mecze trochę sprytem, trochę sposobem wygrywać. Druga rzecz to przerywanie przejmowania totemów. Jeżeli nasze jednostki lub my zostaniemy uderzeni podczas przejmowania totemu, dostajemy stuna, który zatrzymuje nas w miejscu na parę sekund. Za to przeciwnik, gdy nam przejmuje totem, jak mu przerwiemy, to on nie dostaje nawet, myślę, że to jest około pół sekundy i znowu może tak by przejmować. Także pod tym względem ta mechanika, że tak powiem, nie jest fair, więc trzeba mieć to na uwadze, że tak by to nie jest tak długi czas, jak to oddziałuje na nas. Trzecią taką rzeczą będzie to, że bohater przeciwnika i jednostki, które ma na eskorcie, tak naprawdę praktycznie od początku meczu będzie raszował do nas. Czyli jeżeli zaczniemy mecz, tutaj mogę wam to pokazać, to jak widzicie, on praktycznie od razu tutaj zbliża się do nas na atak i tak samo jednostki, które z nim były. Co zdecydowanie możemy jakby wykorzystywać na naszą korzyść, gdy jego jednostki są u nas w bazie, mniej jednostek broni jego bazy. Także to jest coś, co tak naprawdę chcemy wywoływać. Ja przeważnie czekam około 2-3 sekund, aż ten ich bohater faktycznie zacznie raszować na moją bazę i wtedy dopiero atakuje jego. I czwarta z takich rzeczy dosyć ważnych, to bardzo dużo ludzi pomija, możemy sprzedawać jednostki i powiedzmy kupiłem jednostkę za 250 unawali, za jej walutę, to za połowę mogę sprzedać tą jednostkę u kogoś innego. I będzie to waluta tej jednostki, u kogo sprzedaję. Więc tak by możemy transferować walutę między różnymi plemionami. Teraz chciałbym przejść do jednostek mechaniki ligowej. Tutaj będę tak by wspierał się Google Dociem od takiego zagranicznego twórcy Grimro, bo po prostu uważam, że jest bardzo solidny ten doc zrobiony. Także oczywiście wkleję w opisie tego Google Doka od niego. I na początku warto powiedzieć, że jednostki, które są tutaj drugie, trzecie lub czwarte na liście, nie są dostępne w każdym turnieju. Więc tylko te pierwsze jednostki, tak jak tu widzicie wobec tej listy, one są dostępne zawsze. Także załóżmy, że Killua'a nie zawsze będzie miał Stormguarda, albo Akoya nie zawsze będzie miał Jadeholka i tak dalej. Czasami one się pojawiają na przykład dopiero po trzeciej, czwartej rundzie, także to też miejmy na uwadze, że jednostki mogą się pojawić w trakcie meczu, ale zapewnionym w 100% są tylko ich podstawowe jednostki. Co nie oznacza, że podstawowe jednostki są złe. Bo tak naprawdę, jak zwrócicie uwagę, wiele podstawowych jednostek jest właśnie w tym najlepszym tierze, czyli S. Tak widzicie, tutaj to zostało podzielone na bad, decent, good i insane. Jakby insane jednostki są naprawdę insane pod tym względem, że to są zdecydowanie tak naprawdę najlepsze jednostki ze wszystkich dostępnych, jakie mamy. Czerwone z reguły, jak tylko szybko możemy się pozbyć ich, to chcemy to zrobić, gdyż albo są zbugowane, albo po prostu są tak bardzo słabe, że no chcemy wymienić je tak naprawdę na cokolwiek innego. Lecz warto tutaj wspomnieć o tym, że lepiej mieć jakąś jednostkę dodatkową, niż mieć puste miejsce na polu walki. Także o tym zawsze pamiętajcie, lepiej mieć bardzo słabą jednostkę, niż jej w ogóle tam nie mieć. Porozmawiamy tutaj o tak naprawdę tych najlepszych jednostkach, czyli S i jeszcze tych bardzo dobrych, które moim zdaniem jest tak by po prostu na nie warto zwracać uwagę. I tak by będziemy omawiać liniami, jak to zrobiliśmy wcześniej, czyli jako pierwsze pójdzie
Lanka. I tutaj są dwie absolutnie OP jednostki. I pierwszy jest to Thunderbird, a drugą taką jednostką jest to nasz wspaniały Fieldmaster. Co w nich jednak jest tak silnego? Thunderbirdy mają coś takiego, że po pierwsze są bardzo szybkie, bazowo, a po drugie używają Lightning Warpa, który nie ma tak jakby cast time'u, czyli od razu po prostu teleportują się na polu walki. Więc przez to, że on się teleportuje, może tak jakby unikać po prostu niepotrzebnych potyczek po drodze do totemów przeciwnika. Z kolei Fieldmaster wydaje mi się, że jest tak samo silny, jak trochę zbugowany, gdyż powoduje różne takie desinki na mapie. Często jak zaczynają jak ta jednostka stawia takie ściany, które blokuje przeciwników i ich też projectile niektóre, pociski, to zauważycie, że nie wiem, jak używacie Shield Charge'a, to czasami was teleportuje przez całą mapę. Dziwne rzeczy się dzieją, w większości jednak są na naszą korzyść. Jednak tu powstaje bardzo silna kombinacja właśnie Fieldmasterów z ptakami, z tej racji, że nasz Fieldmaster blokuje tak jakby jednostki przeciwnika, jak i nasze, ale ptaki mają to tak naprawdę w nosie, bo po prostu używają Lightning Warpa na totemy, więc nie przeszkadza im to. Także tu powstaje takie mega dobre combo, nie dość, że ich odgradzają, to jeszcze po prostu stanowią takiego trochę decoya na przeciwników. Przeciwnicy lubią niszczyć te ściany, targetować je, także no jest to naprawdę moim zdaniem dwie najlepsze jednostki, z czego w ogóle Fieldmasterów możemy wrzucić tak naprawdę na trzy pozycje. Możemy ich używać jako flanki, jako atak i tak naprawdę jako followerzy dla nas. Także tej jednostki możemy kupować tyle, ile nam to currency tak naprawdę pozwoli. Istnieją również tutaj flankerzy, których ja bardzo sobie cenię. Jest to Spear Dancer. Moim zdaniem to też jest jedna z lepszych w ogóle jednostek, jakie mamy dostępne. Nie jest droga i nadaje się praktycznie również na każdą pozycję. To jest niej dobre, bo możemy nią po prostu rotować, gdy załóżmy zdobędziemy lepszych flankerów, powiedzmy ptaki, to możemy ją przerzucić na tak naprawdę każdą pozycję. I w ataku, i w obronie. One są naprawdę bardzo dobre, są mobilne, mają dasha, który praktycznie cały ekran przeskakuje, więc moim zdaniem są to top jednostki. I jest tu druga jednostka tej samej frakcji, której niestety tutaj na razie jeszcze nie mamy. Jest to Sunset Dancer, jest minimalnie droższa i w tym Google Docu nie jest to pokazane, ale ona też jest bardzo dobra na flanki. Z tej racji, że jako chyba jedyna przejmuje totemy przeciwnika z zasięgu. Kastuje jakiś taki swój laser i przejmuje tym laserem. Jest naprawdę bardzo solidna na flankach, jak i na innych pozycjach wskazanych w doku. Także to warto mieć na uwadze. Proponuję przetestować, bo moim zdaniem warto też ją wsadzić na flankę i zobaczyć, jak to działa. Przechodząc do kolejnej pozycji, będzie to atak i tu możemy używać tak by paru nawet wyżej wskazanych przeze mnie jednostek, lecz moim zdaniem absolutnie najlepszą jednostką jest Caldera Ravenger. On ma taką umiejętność, że tupie po prostu w ziemię i spawnuje cremation, czyli takie wulkany, które cały czas nawalają projectilami z siebie i wiecznie przerywają czy to nasze ataki, czy to ataki przeciwnika, jeżeli my go mamy w swoim teamie. Więc mogę tutaj go pokazać, jak to wygląda, co on robi. Jak widzicie, on spawni takie właśnie te wiry i one przez cały okres tego trwania tak naprawdę przeszkadzają i nam, i przeciwnikom. Więc no, moim zdaniem jest to zdecydowanie najsilniejsza w ogóle jednostka, jaka tutaj jest. Ja osobiście również tutaj lubię bardzo w ataku mieć jednostki z tego zielonego tribu. Tak sobie podejrzymy na Google Docu, stukochamy. Jade Hulk i Jade Shaman. Bardzo, bardzo polecam. Moim zdaniem są też top tier, jeżeli chodzi o atak. Przechodząc do pozycji defensywnej, są tu dwie jednostki, które ja uwielbiam. Jedna jest też bardzo tanią jednostką, bo kosztuje tylko 600 tego zasobu. Jest to Spearfisher, który rzuca Ensnera, czyli spowalnia przeciwników. Jest dodatkowo jednostką zasięgową, co chcemy stosować na obronie. Przerywa doskonale, spowalnia, więc to jest wszystko, z czego chcemy. I drugą moją ulubioną jednostką defensywną jest Tidecaller, który po prostu rzuca taką wielką falę wody i również odpycha i przerywa przeciwnikom przejmowanie. To są moje zdecydowanie dwie najlepsze jednostki na defensywę. I również jako trzecią lubię wrzucać po prostu Spear Dancerów, bo są mega szybkie. I jeżeli chodzi o tą pozycję, która za nami podąża, to tak jak wcześniej mówiłem, tutaj tak naprawdę wrzucam wszystkie jednostki, które gdzieś mi zostają. Jeżeli na tyle jestem bogaty w te zasoby,
osoby, to wiadomo, podmieniam jednostki na coraz lepsze, coraz lepsze i tak naprawdę lubię mieć jednostki, które są mobilne. Czyli jak widzicie, Speciality Mobile, takich jednostek jest tu parę. Są również tutaj takie świnie, one też są mobile. To lubię po prostu jednostki, które są mobilne, z racji, że one szybciej ze mną tak jakby przejdą. Tu też wiadomo, Fieldmaster jest mega dobry, bo jak zabierzecie ze sobą takich czterech Fieldmasterów, oni wszyscy rozłożą te ściany, to też jest całkiem zabawne. Tutaj jeszcze w tym miejscu chciałbym wspomnieć o paru tak jakby bohaterach przeciwnika i jednostkach, które są bardzo problematyczne im wyżej idziemy na ranking. Jak widzicie, już tu mam 1050 rankingu i to jednak te jednostki stanowią bardzo duży problem. Pierwszym z takich bohaterów jest to Ahuana. Ona ma bardzo dużo właśnie w swoich szeregach Spear Dancerów, które no nie są tylko dobre u nas, ale u przeciwnika również, więc są w stanie doskoczyć praktycznie cały ekran i od razu nas one-shotować na takim rankingu. Także jest to ktoś, kogo ja staram się unikać albo walczyć z nim tak jakby w jak najszybciej w turnieju. Myślę, że to są najbardziej w ogóle upierdliwe jednostki, jakie są u przeciwników. Mogą was przyprawić o parę siwych włosów, jeżeli przeciwnik ma takich na defensywie. Kolejny z takich bohaterów to jest Takiata, ale myślę, że ten problem zaczyna się pojawiać dosyć późno, ponieważ ten bohater posiada takie jednostki, które rozrzucają bear trapy. Bear trapy po prostu zatrzymują nas w miejscu i też zadają całkiem sporo damage'u. Osobiście nawet na rankingu 1000 nie ginę od jednego takiego bear trapa. Problem w tym, że tych bear trapów tam jest rozłożone dziesiątki czasami, jak dużo ma tych jednostek swoich, także jak gracie jakąś postacią, która nie ma za dużo defensywy, to na pewno będziecie od tych jednostek, od niej po prostu umierać. I ostatnim takim bohaterem jest Tawa Hunuku, czyli Hinekora. To jest ten bohater, który rzuca spele chaosowe i ma globalny skill, taki można powiedzieć takie ulti, którym bardzo łatwo nas one-shotuje na wyższych rankingach. Jest to chyba najgorszy skill w ogóle, jakiego używa ten bohater. To jest naprawdę bardzo denerwujący. Oraz również bardzo często ma jednostki, które mają proximity shieldy, więc też jest ciężej przerwać takim przeciwnikom ich atak. Z jednostek, na które warto bardzo uważać u przeciwnika, jest to Titan Shell, czyli turbo duże żółwie. To razem ze Speed Dancerami są dwie najbardziej upierdliwe jednostki. Tutaj akurat wiem, że GGG ma coś w nich zmienić. Nie wiemy dokładnie co, więc będę na razie wypowiadał się na ten temat, jak to wygląda na ten moment, lecz miejmy nadzieję, że coś w tym zmienią. Są to bardzo wolne jednostki, ale mają niebotycznie dużo HP oraz nie możemy im przerywać przejmowania totemów. Więc jak dochodzą do waszego totemu, zaczną przejmować, to nie jesteście w stanie im tego przerwać. Więc staramy się zawsze tak jakby niszczyć totem, z którego pochodzi Titan Shell, jak najszybciej, lecz dużo bardziej upierdliwą rzecz jest to, że jeżeli Titan Shell jest na defensywie, to nie jesteśmy w stanie wokół niego niszczyć żadnego totemu, ani totemu od niego, więc musimy fizycznie go zabić, co czasami lepiej po prostu wcisnąć, wyjść z gry na takim meczu. Jeżeli macie na przykład taki build jak ja, że zadaje dosłownie zero obrażeń, to ja wolę wyjść i po prostu rozegrać kolejny mecz, niż męczyć się z zabiciem takiego żółwia. Mam nadzieję, że właśnie to zostanie zmienione, bo jest to po prostu głupie, jak ten żółw na przykład broni 8 totemów na raz i nie da się nic z tym zrobić. Warto na przykład też zwracać uwagę, czy przeciwnik nie ma dużo Thunderbirdów, tych ptaszków, których my również bardzo lubimy. Tak samo przeciwnik może je wykorzystać przeciwko nam. Jeżeli ma dużo Thunderbirdów, raczej skupiajcie się na tym, żeby bronić przed nimi. One nie mają dużo HP, ale bardzo szybko są w stanie przejąć wasze totemy. Kolejnym aspektem ligi są to przedmioty, czyli coś, o czym wydaje mi się, że stosunkowo mało ludzi mówi, a są to dosyć silne tak jakby buffy dla naszych jednostek potencjalnie. I tutaj mamy przedmioty oraz idole. Absolutnie nie stawiajcie idoli na waszym polu bitwy. To jest coś, co trwa tylko jeden mecz i jest wykorzystane. Kupujcie idole jedynie wtedy, jeżeli chcecie przetransferować wasze tak jakby zasoby do innego mastera. Za to tak jakby przedmioty są bardzo dobre, ale nie priorytetyzujcie ich we wczesnych etapach rozgrywki. Na przykład coś takiego podstawowego jak snack, czyli 100% life, jest bardzo dobre, ale wolę kupić, powiedzmy, że miałbym tylko 250 i nie miałbym wszystkich pól zapełnionych, to zdecydowanie wolałbym kupić wojownika niż przedmiot.
przedmiot dami zdecydowanie mniej niż po prostu dodatkowa jednostka na polu bitwy. To jest coś, czym bardziej przejmujemy się w późnych etapach gry. I tutaj na ekranie wyświetli wam się parę takich przedmiotów unikatowych, które ja uważam po prostu za dobre. I teraz przejdziemy do strategii. Na początek poruszymy taki wątek jak nagrody versus punkty do kupowania jednostek. Tak jak tu widzicie, mam na przykład Divina do zdobycia. I wiadomo, w tym przypadku wybiorę Divina. Ale jeżeli bym miał na przykład 5 chaosów i bym miał tak mało punktów dostępnych za tą walkę, nie wybrałbym tego. Wolałbym wybrać dużo gorszą albo w ogóle zbyteczną nagrodę, ale która oferuje mi masę punktów, za które mogę kupić dobre jednostki. Więc we wczesnych etapach zdecydowanie proponuję skupić się bardziej na jednostkach niż na nagrodach. Chyba że wiadomo, macie jakieś takie bardzo dobre te nagrody typu właśnie Divine, no to wiadomo, wtedy taka nagroda jest lepsza. Dodatkowo, co rundę wygraną dostajemy 250 punktów u Nawali, co zawsze pozwala nam kupić najtańszą jednostkę. Róbcie to co każdą rundę. Powiedzmy, nie byłoby tu tego przedmiotu, do końca kupujecie te jednostki i pamiętajcie, że możecie sprzedać jednostki i sprzedać przedmioty, więc potem jak macie za dużo jednostek, więcej niż możecie zmieścić na polu bitwy, to możecie je sprzedać do kogoś innego i wymienić na silniejsze jednostki. Tu również wchodzi w grę, kogo chcę eliminować, a kogo zostawiać. Tak jak widzicie tutaj na tym Google Docu, macie podzielone tak naprawdę na dwie frakcje. Tych pięciu zawsze staramy się jak najszybciej wyeliminować, a tych potencjalnie zostawić na koniec, przez to, że oferują lepsze tatuaże, lepsze unikatowe nagrody i lepsze jakby nagrody, przeważnie te takie popularne. Także to jest też coś, na co ja staram się, powiedzmy, od połowy meczu zwracać uwagę. Pamiętajmy, że naszą jakby strategię zawsze możemy dostosowywać do tego, jakie jednostki ma przeciwnik. Tak możemy sobie wybrać, zobaczyć, czy jakie jednostki posiada przeciwnik. Powiedzmy, na obronie widzimy, że żadnych nie ma jakichś bardzo dobrych jednostek. Jednostki, której się boimy, czyli Speed Dancer, ma na ataku, więc jakby defense nie powinien być aż tak ciężki do przebicia, więc jakby możemy dostosować, w jaki sposób rozłożymy nasze jednostki i jakby w jaki sposób będziemy rozgrywać to, czy będziemy bardziej defensywnie grali, czy ofensywnie. Również to też może zależeć od naszego buildu. Ja na przykład tutaj mam taki build, który zadaje totalnie zero obrażeń i skupia się tylko na tym, żeby moje szkielety magowie przerywali przeciwnikowi jego przejmowanie totemów, a ja w międzyczasie po prostu atakuję przeciwnika i pomagam moim jednostkom przejmować. Tu dam taki przykład ostatniego finałowego meczu i tu też taka jedna rada. Tu widzimy, że będzie wyeliminowany na kolejnym przegranym. Tak samo widzimy tutaj. Tak jak to pokazywałem na filmie na początku, to jest cały czas ten sam run, więc ja zostałem też raz pokonany. Jeżeli nie zostałbym pokonany do tego momentu, no 12 chiseli, to nie oszukujmy się, za finalną nagrodę jest coś średniego, zwłaszcza że do tej pory za ten run dostałem 2 divine. Więc możemy zrobić coś takiego, że zaczniemy ten mecz. Jeżeli miałbym dostępne jedne ożywienie, to wtedy mógłbym jakby po prostu wykorzystać to na swoją korzyść w ten sposób, że tak, rozpoczynam mecz, wylogowuję się i po ponownym zalogowaniu nagroda będzie inna. Jakby zjadło mi jedną przegraną, ale mam jakby mam szansę na po prostu lepsze nagrody, jeżeli jest to możliwe. Tutaj taki przykładowy mecz, nie mam powiedzmy za silnej drużyny, przeciwnik ma jednego Spear Dancera na obronie. Tak jak mówiłem, zaczynamy od tego, że tak by czekam, aż ich bohater tak naprawdę zacznie mnie atakować. I wtedy mogę przejść gdzieś tutaj do jakiegoś przejmowania. Zawsze staram się szkielety swoje rozstawiać w ten sposób, żeby cały czas przerywały przeciwnikom. A ja w międzyczasie pomagam swoim jednostkom przejmować ich totemy. Jak widzę, że coś moje jednostki przejmują, to wtedy staram się im pomagać. Widzę, że przejmują mi coś, to staram się zawsze też na chwilę wrócić i pomagam. Ta mechanika jest bardzo taka, że jak zaczniemy im niszczyć te totemy, to bardzo szybko to się wymyka spod kontroli na naszą korzyść lub na korzyść przeciwnika. Nie chcemy powodować tego, że nagle stracimy 3 totemy, bo potem może być bardzo ciężko. Jak widzicie, już teraz praktycznie nikt tutaj ich nie broni i mamy tak naprawdę z automatu wygrany mecz. Mimo tego, że spadliśmy, to za bardzo już nie ma znaczenia, bo widzicie, jakie straty tak by wykonały nasze jednostki. Więc tak by oni się tam biją w naszej bazie, a my tak naprawdę po kolei tutaj przejmujemy rzeczy.
Z totem, z którego świnka, jak zadaje damage, to się leczy. I tutaj też. No i widzicie, wygraliśmy. I po wygraniu, albo po zajęciu dobrej pozycji, to są jednostki, które nam po prostu będą, dla nas będą dostępne na początku kolejnego, tak by, turnieju. Tu mamy nagrodę, którą wybraliśmy. Te nagrody są jako dodatkowe i możemy wybrać jakby jedną z nich. I to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że chcemy na koniec zostawiać te dobre tryby, tych dobrych bohaterów, które bazowo oferują nam tak by ciekawsze rzeczy. Parę słów jeszcze chciałem powiedzieć o buildach. Przez to, że ta, tak jak na początku filmu wspominałem, jest to dosyć unikatowa mechanika. Tak jak możecie zobaczyć, ja na przykład w swoich linkach do szkieletów używam knockback, chain, żeby po prostu między mobami to przeskakiwało, speleko, żeby było więcej projectali, jeszcze więcej projectali i często flee. Czyli gemy, których tak naprawdę nigdy nie widzieliście używanych w normalnej grze, tutaj jak najbardziej mają miejsce. Mimo tego, że knockba został znerfiony i można znockbackować przeciwnika tylko parę razy w przeciągu paru sekund, to i tak build, który tak naprawdę pewnie na tradelize kosztuje 2C, oprócz może sixlinka bazy, tak by naprawdę nic tutaj nie mam, jest w stanie robić tą mechanikę ligową bez problemu. Także jest to pod tym względem bardzo unikatowe, że każdy tak naprawdę jakimkolwiek buildem może to robić. Bo możemy tutaj używać jakichś glass cannon buildów i tak by zabijać tych przeciwników i w ten sposób pomagać naszym jednostkom. Albo takim buildem jak ja, czyli posiadający jak najwięcej po prostu ciał i przeszkadzającym, a sam przejmuje w międzyczasie. Pod filmem wrzucę, jak będzie ktoś chciał, jakby nazwę mojej postaci do mojego profilu. Jakby ktoś chciał sobie popatrzeć, co to jest za postać. Na pewno to nie jest najbardziej zoptymalizowana postać wszechświata, ale działa, tak by mam 1000 tankingu i tak by spokojnie wygrywam tak naprawdę, myślę, że z 95% meczy, bardzo rzadko mi się zdarza przegrywać. I tak widzicie, powiedzmy, znowu jest pierwsza runda, to czym będę się kierował? Tak naprawdę nie ma tutaj żadnej jakiejś super nagrody, to kieruję się tylko i wyłącznie tym, kogo bym chciał kupić, co chciałbym zainwestować, które currency mnie interesuje, jeżeli dotyczy jednostek. I tym na początku w większości przypadków się kieruje, jeżeli nie ma jakichś cudownych nagród. Myślę, że to by było na tyle. To na pewno będzie taki troszkę dłuższy materiał, ale tak by chciałem omówić, myślę, że wszystko, co jest ważne z mechaniką ligową tutaj związane. Także mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dawajcie znać. Dzięki za wszystkie suby. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, to zachęcam. Zostawcie łapy w górę, zostawcie komentarze, czy to wam w ogóle pomogło, jak wam się w ogóle podoba mechanika ligowa. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczyska.